Życie pisze różne scenariusze. Napisało też do naszego programu. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, której Europa nie widziała od końca II wojny światowej. Jak wpłynie to na jej kształt? Jaki będzie świat po tym konflikcie? O tym wszystkim porozmawiamy dziś z naszym gościem. Zapraszam na kolejny odcinek programu Autotok. Jedziemy! Sponsorem programu jest grupa edukacyjna Sobart Brainy, właściciel marki Brainy Polska. Sytuacja na świecie nie napawa optymizmem, ale będziemy chcieli dzisiaj znaleźć jednak jakieś światełko w tym tunelu. Tunelu, który jest na końcu tego, co się dzieje na wschodzie Europy. A trudno znaleźć lepszego człowieka do tego, by o tym porozmawiać, jak ten, który zawodowo się tym zajmuje. Doktor nauk o polityce Michał Chyra. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I dziennikarz Gazety Wyborczej. Nawiążemy później do tego, ale bardziej skupimy się na tej Twojej pracy, Michale, naukowej. I nie będziemy mówić o tym, jak wojna wygląda i jakie może przybrać kolejne kroki, bo to za chwilę mogło być nieaktualne i kiedy będzie nasz program na antenie, pewnie by się to zmieniło, ale już dzisiaj możemy wywnioskować, co się z Europą stanie i jak Europa będzie wyglądała po tej wojnie. Jak myślisz? Jak to w ogóle, jak zmieni to układ sił w polityce europejskiej? Przede wszystkim to już zmieniło Europę. Dotąd mocarstwa europejskie, Niemcy, Francja, ale też Włosi, oni bardzo mieli odmienny stosunek do Rosji niż Polska, czy przede wszystkim państwa bałtyckie, które Rosji boją się zdecydowanie bardziej niż Polacy. Jednak to, co robi Rosja, atak na suwerenne państwo, niczym nie sprowokowany, sprawiło, że na zachodzie Europy, w starej Unii, doszło do zmiany stanowiska, do bardzo gwałtownej zmiany stanowiska. To jest dobra informacja dla Polski. To jest bardzo dobra informacja dla Polski. To jest jedna z dobrych informacji dla Polski, bo oczywiście sama wojna jest zła, jest nieprzewidywalna, nie wiadomo jak się rozstrzygnie, jak się rozleje. Także tak jak wspomniałeś na początku, nie będziemy o tym mówić, jak ten konflikt się będzie rozwijał, bo jest to nieprzewidywalne w takim okresie czasu. Ale natomiast Europa się zmieni na pewno i na pewno ta Rosja już będzie zupełnie inaczej postrzegana. Takie są wnioski. Tak, to jest jedna rzecz. Ale jeszcze, co jest ważne i pozytywne z punktu widzenia Polski, to NATO. NATO, które przez ostatnie kilka lat w Polsce między innymi był taki nurt, który dowodził, że NATO jest sojuszem przestarzałym, który stracił swoje możliwości obronne, którego rola słabnie. Okazało się zupełnie którego istnienie w zasadzie powoli traci sens. A jak pokazał konflikt na Ukrainie, NATO potrafiło bardzo szybko działać. To, co się dzieje nad polskim niebem, bo obserwujemy to od miesięcy, samoloty, śmigłowce, które przelatują nisko nad domami, to wszystko pokazuje, jak ta natowska machina się rozpędza. I kontroluje sytuację. Cały czas trzyma rękę na pulsie. I przełoży się to w dłuższej perspektywie na jeszcze większą obecność żołnierzy NATO w Polsce. Teraz jeszcze pomówmy o tym, co doprowadziło, albo czy doprowadziło do tego, że Putin zdecydował się na szaleńczy ruch. Mówiliśmy o polityce, postrzeganiu Rosji w krajach starej Unii, że się zmieni, ale czy oni przez to postrzeganie dotychczasowe trochę nie pomogli Putinowi, nie rozchodzili go? Mówiliśmy o tym przed wejściem na antenę. I tłumaczyłeś to właśnie, że niekoniecznie Putin mógł być taki pewny swoich racji, bo go w tym nie utwierdzali, ale jednak coś było na rzeczy. Przede wszystkim błąd został popełniony w 2014 roku, wtedy kiedy dokonano aneksji Krymu, wtedy kiedy wprowadzono wojska do Donbasu i Ługańska, wtedy został popełniony błąd. Odpowiedź Zachodu była absolutnie nieadekwatna do sytuacji. Przypominało to lata międzywojenne, kiedy Hitler najpierw remilitaryzował Nadrenię, kiedy dokonał Anschlussu Austrii
I wtedy już było za późno, tak? Już Zachód w zasadzie nie miał wielkiego wyboru, musiał się zgodzić na Sudety w Monachium, gdzie Polacy później troszkę się przyczynili, zajmując Zaolzie. Ale raz, że odpowiedź Zachodu była nieadekwatna, te sankcje były śmieszne, ale też Ukraina była w trochę innym miejscu. Wtedy to państwo było bardzo toczone rakiem korupcji. Rosjanie tam bardzo mocno maczali palce, żeby go destabilizować, żeby to było, żeby nie było silne, tak? No, wtedy i jest łatwe do sterowania i tak myśleli, tak, że będą sterować tak samo podczas samego konfliktu. I sama armia ukraińska była wtedy w bardzo złej kondycji, więc dozbrajanie jej w takiej formie, jak to ma miejsce obecnie, nie miało też większego sensu. Natomiast zabrakło tych sankcji ekonomicznych, odezwała się ta polityka powstrzymywania, którą znaliśmy sprzed II wojny światowej. To rozochociło Putina. Czy błędy zostały popełnione adekwatnie czy analogicznie do tych, które już kiedyś świat popełnił? Tak, nie wyciągnęliśmy lekcji z historii po raz kolejny zresztą. Bo też nieprzypadkowo Putin miał igrzyska w Soczi, Putin miał mistrzostwa świata u siebie. To wszystko też analogicznie do Hitlera, aż naprawdę dokładnie można dostać jakiegoś déjà vu. Dyktatorzy mają to do siebie, że lubią wielkie imprezy. Mamy nieprzypadkowo ostatnio igrzyska w Rosji i w Chinach najczęściej, tak? Bo to są imprezy dla nas, imprezy sportowe, dla nich są imprezy propagandowe. W naszym najszerzej pojętym interesie jest silna Ukraina, ale też silna Białoruś. I to, wiesz, Łukaszenka jest dyktatorem, jest bardzo podłym dyktatorem, ale to w naszym interesie mimo wszystko jest to, żeby rządził tam Łukaszenka, niż ma tam rządzić Putin. Ale czy to się da oddzielić, pytanie? Da się oddzielić, ale brak u nas realizmu politycznego. Owszem, prawa człowieka są bardzo ważne. Sytuacja Polaków na Białorusi jest bardzo ważna. Ale tu w Polsce dla nas najważniejsze jest to, żeby rosyjskich żołnierzy nie było na Białorusi. Tym bardziej, że jeśli dodamy niespełna 40 milionów Polaków do 40-milionowego narodu ukraińskiego, to robi nam się dwukraj czy sojusz 80-kilku milionowy, który odpowiada populacji na przykład Niemiec. Więc to jest siła i jest to ogromna szansa też dla właśnie tej części Europy i dla Polski. Tak to trzeba odbierać. No zdecydowanie, ale tak jak mówiłem, no, nas jako Polaków powinien interesować ten silny bufor rozdzielający Polskę od Rosji, czyli kraje bałtyckie, Białoruś, Ukraina. Myślisz, że Putin... I powinniśmy robić wszystko, żeby to było jak najsilniejsze. Myślisz, że Putin już przegrał, bo nie zrealizował swoich interesów, ale przegra w pełni tak, że jego polityka zostanie wywrócona 180 stopni? Nie nastąpi to na pewno z dnia na dzień. Czyli cierpliwość. Historia pokazuje, że zmiany w Rosji zachodzą bardzo powoli, ale porażki kończą się dla władców brutalnie. Mieliśmy kryzys kubański w latach 60., który Związek Radziecki przegrał. Świat był wtedy na krawędzi wojny nuklearnej, ale Stany Zjednoczone postawiły sprawę jasno, że wprowadziły blokadę Kuby, zagroziły zatapianiem radzieckich okrętów. Czyli trzeba być stanowczym. W końcu Chruszczow się cofnął, strony się porozumiały, pociski radzieckie nie zostały zainstalowane na Kubie. W zamian za to Amerykanie zdemontowali je w Turcji, choć to już było robione po cichu. I w efekcie Chruszczow po jakimś czasie stracił władzę. Czyli trzeba być stanowczym i wyciągać wnioski z historii. Zdecydowanie. To jest taka konkluzja. Mówiliśmy o twojej pracy naukowej. Jesteś doktorem nauk o polityce i dzisiaj o tym mówiliśmy, jak ta polityka i jak ten świat będzie wyglądał po tym, co się dzieje na naszych oczach, ale jesteś też dziennikarzem, współpracujesz z Gazetą Wyborczą i nasze dzieci, partnera szkoły, z którą współpracujemy przy realizacji tej produkcji, mają do ciebie kilka pytań i one się będą odnosiły właśnie do kwestii dziennikarstwa, wystąpień publicznych. Gdybyś mógł syntetycznie, bardzo proszę. Pytanie pierwsze. Dzień dobry, nazywam się Marysia. Chciałam zadać pytanie.
Jak zaczęła się Pana przygoda z dziennikarstwem prasowym? To jest ciekawa historia, bo ja nigdy w życiu nie spodziewałem się, że będę dziennikarzem. Także było to całkowicie przypadkowe. Po prostu w gazecie przeczytałem ogłoszenie, że jest staż w Gazecie Wyborczej, bo u mnie w domu Wyborcza była odkąd pamiętam, od zawsze. I tak byłem wtedy akurat na pierwszym roku studiów doktoranckich i stwierdziłem, że to, co mi zależy, tak? Mogę spróbować, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No, wyszło chyba lepiej niż ktokolwiek się mógł spodziewać. To ważny świat należy. Pytanie drugie. Dzień dobry, nazywam się Kacper. Chciałbym zadać pytanie. Czy lubił Pan pisać wypracowania na języku polskim w szkole? To jest jeszcze ciekawsze pytanie, bo nie lubiłem. Miałem to do siebie, że pisałem bardzo zwięźle i zawsze było dla mnie problematyczne wypełnienie tego limitu, tych iluś stron wypracowania. Pamiętam w liceum miałem właśnie wypracowanie napisać na 7 czy 12 stron. To było niemożliwe dla mnie, nawet się nie podjąłem tego. Czyli musiałeś też, rozpoczynając swoją karierę dziennikarską, czy współpracę dziennikarską, trochę przełamać się w niektórych swoich To znaczy, rzeczach. Pisać owszem lubiłem, ale nie lubiłem mieć narzucanego, że ileś minimum ma być do napisania. A właśnie dziennikarstwo daje możliwość tego, że pisze się tyle, żeby wyczerpać temat. Pytanie trzecie. Mam na imię Janek i chciałbym zadać pytanie. Czy stresuje się Pan na zajęciach ze studentami? Tutaj jak gdyby łączymy trochę to, że przy Twojej pracy naukowej konieczne są umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi. To w dziennikarstwie prasowym może niekoniecznie, ale już na tych zajęciach, które prowadzisz, tak, bo jesteś doktorem na uczelni. Tak, ale sam stres jako taki nie występuje, bo to też nie jest tak, że robię coś z marszu. No, studiowałem, całe czteroletnie studia doktoranckie miałem, które mnie przygotowywały do tego. W czasie studiów jeździłem na konferencje, tam się oswajałem z publiką, także występy. Wystąpienia przed studentami nie są niczym straszne, szczególnie jak są studenci, którzy są naprawdę zainteresowani tematem, no to wtedy się bardzo szybko atmosfera rozluźnia. Musi po prostu być jakaś dyskusja, wtedy jest łatwiej. I ostatnie pytanie, które nam będzie większym dzieło. Dzień dobry, nazywam się Ida. Chciałabym zadać pytanie, czy każdy może zostać dziennikarzem? No, mój przykład pokazuje, że każdy. Na pewno nie warto rezygnować z czegoś, jeśli się tego nie spróbuje. I tym optymistycznym akcentem, szanowni państwo, kończymy nasze spotkanie z gościem, który przybliżał trochę tą perspektywę i trochę podywagowaliśmy wspólnie, jak świat może wyglądać za kilka lat w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Za to spotkanie bardzo Ci dziękuję, Michale. Ja również. Michał Hera, doktor nauk o polityce, był moim państwa gościem, a my widzimy się w kolejnym odcinku programu Autotok. Do zobaczenia. Sponsorem programu była grupa edukacyjna Sowart Brejni, właściciel marki Brejni Polska.